panem Janem Kusiem dali znak do rozpoczęcia meczu i kolejna rzeszowska święta wojna Resowi Stali rozpoczęła się. Drużyny w swych tradycyjnych barwach, a więc gospodarze w nowych pasiakach biało-czerwonych, dar sponsora, a Stal w niebieski. Ponieważ w rannych godzinach obficie padał deszcz ze śniegiem, boisko Resowi było miękkie i grząskie. Na tej murawie lepiej radzili sobie gospodarze. Te mizerne ataki, które państwo oglądają w ich wykonaniu, nie groziły jednak utratą bramki przez Stal, ale stworzyły w pierwszej połowie optyczną przewagę. Resowia grała twardo i z dużą determinacją, angażując się maksymalnie tak w ataku, jak i w obronie. Mimo że znowu w pierwszej połowie nad stadion nadciągnęły chmury, lunął deszcz i sypnął śnieg z gradem. Stal próbowała kontratakować, ale jej akcje zaczepne były sporadyczne i nie stwarzały większego zagrożenia dla bramkarza Resowi Gniewka. Miękka i śliska murawa była powodem wielu upadków i stwarzała niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji, co spotkało Edwarda Jodłowskiego w 30 minucie, a w jego miejsce wszedł do gry Grzegorz Musiał. Pierwsza połowa nie przyniosła gola i obie walczące strony musiały zadowolić się bezbramkowym remisem. Takie niesprzyjające warunki atmosferyczne towarzyszyły piłkarzom do zakończenia pierwszej połowy tego pojedynku. W czasie przerwy rezerwowi bramkarze Stali i Resowi bronili rzutów karnych wykonywanych przez kibiców. W tej rywalizacji lepsi okazali się fani Resowi, którzy trzykrotnie pokonali bramkarza Stali Piotra Kilara. Mimo niesprzyjającej pogody dopisali jak zwykle szalikowcy z obu klubów, prześcigając się w chamskich okrzykach i przyśpiewkach. Nad ich zachowaniem czuwała liczna grupa policjantów w pełnym rynsztunku. Po przerwie gra się znacznie ożywiła. Nad stadionem zaświeciło słońce. Stal początkowo zaatakowała i stworzyła pewne zagrożenie, ale ten napór szybko likwidowali obrońcy Resowi lub skutecznie w jej bramce interweniował Gniewek. Resowia próbowała groźnych kontrataków. Dużo zaangażowania wykazał wprowadzony w 56 minucie Marek Sakowski. Ale i te akcje Resowi nie kończyły się zdobyciem upragnionego gola. Nadeszła jednak 69. minuta spotkania. Spróbował zaskoczyć Liwicza strzałem z dalszej odległości napastnik Resowi Wojciech Zieliński i udało mu się to w pełni. Zobaczmy na zwolnionych obrotach. Piłka ugrzęzła w siatce, dając prowadzenie gospodarzom 1-0. I chwilę potem Stal odpowiedziała groźnym atakiem. Wywalczyła jednak jedynie rzut rożny. Obaj trenerzy zdecydowali się na zmiany w swoich zespołach. W Resowi wszedł Pikiel za Bilińskiego, a w Stali Bąk za Znojka. Spotkanie dobiegało końca bez zmiany wyniku i kolejna święta wojna zakończyła się nikłym, lecz zasłużonym zwycięstwem Resowi 1-0.